Cześć, to czyli witam Was bardzo serdecznie w takim teście właściwie. A mianowicie Europa Universalis 4, bo dopiero co wszedł nowy patch i nowy dodatek. Nazywa się Mandat of Haven. Czy po polsku Mandat Niebios? O, który bardzo zmienia obszar Chin i wschodniej, dalekiego wschodu, tak, wschodniej Azji. Głównie dlatego, że Ming jest jakby posiada trybuty. Ich trybutem na starcie są kraje, jakie widzicie, tak zaznaczone tym kolorkiem takim morskim, że tak go nazwę. Ale od razu tam w trakcie, w ciągu paru następnych lat ilość tych trybutów się powiększa. Co to daje Ming, że ona ma trybuty? No mniej więcej to, że wysyłają im nie tylko pieniądze, ale i swoje tam, wiecie, te powery, to znaczy administrację, dyplomację, military. I to jest dość ciekawa forma, fajnie to wygląda. Co taki trybut może, a czego nie może? Przede wszystkim trybut może wszystko, może się bić z innymi trybutami itp. Nie wiem jeszcze, czy nie jest to tak, że jak inny kraj zaatakuje trybut, to Ming odpowiada. Nie wiem, czy tak jest. Wiem, że jak kraj zaatakuje inny z trybutem, to się nic nie dzieje. Jak zaatakuje jakiś bez trybutu, to się nic nie dzieje, w sensie nie ingeruje w to Ming. Ale jedyne, czego nie może na przykład robić taki trybut, to mieć własnych wasali. Znaczy w przypadku na przykład Ayutthaya, ona posiada dwóch wasali, ale to dlatego, że ma ich na starcie, ale nie może tworzyć nowych wasali. Tak, i najbardziej sugestywne byłoby granie Ming. Albo w Europie, bo nie tylko to się zmieniło, ale w Europie też fajnie by było grać jakimś krajem kolonizującym, ale wydaje mi się, że to by było zbyt oklepane, bo takich to jest tona let's play w internecie oraz granie Ming to teraz jest tona, bo wszedł ten patch i wszyscy grają tylko Ming, więc ja zagram jednym z trybutów, startowych trybutów, mianowicie będzie to Korea. Dlaczego Korea? Bo sobie gram Ayutthaya swoją drogą i nie chcę powtarzać tego, grać dwa razy to samo, więc zagram sobie Koreę. Nie, po prostu wydaje mi się to ciekawy wybór. Korea ma jakąś formę rozwoju, jest tuż obok tego swojego overlorda Ming, który raczej nie będzie chciał jej atakować, dopóki nie wkurzy Minga. To jest takie, wkurzyłeś golema, wkurzyłeś Minga i wtedy jest koniec gry. Tak, zagramy sobie oczywiście na Iron Modzie, czyli Ming będzie jeszcze potężniejszy, bo to jest historical kraj. Mniejsza szansa, że się rozpadnie. Oczywiście Ming na starcie jest najpotężniejszym krajem ze wszystkich możliwych krajów. Co oznacza, że będzie ciekawie, tak? Korea nie jest taka słaba na start. Może być ciekawym wyborem. Strasznie do Battlegrounda. Dui. No i tak, i będziemy grali, i słuchajcie, będziemy grali na Iron Modzie, znaczy Iron Man Mod, to znaczy, jeżeli coś się skopie, to nie wczytam. Nie, nazwiemy to YouTube. Tak, Iron Man Mod, zobaczymy, czy damy radę coś z tego wykaraskać, oczywiście... Jak popełnię jakieś błędy i stracę przy tym dużo, spodziewajcie się tego, bo tak może być. Czasami popełniam głupie błędy w tej grze, ale wydaje mi się, że gram w nią na jakimś tam poziomie, tak? Może nie najlepszym, ale na jakimś tam. Kamerka jest w miarę dobrym miejscu. Nic takiego wielkiego nie zasłania. Poza takim jednym przyciskiem. Ale jak go wciskam, to widzicie, o co chodzi. To jest po prostu ten nowy wzór działania Mingu, to jest trochę jest, może nie tak, ten nowy tryb działania Mingu jest trochę na wzór Hres z Europy.
gdzie jest tam ten, tylko że tutaj nie jest na zasadzie, że ten główny kraj jest wybierany, tylko właśnie jest nim Ming i oczywiście inny kraj może stać się tym overlordem wszystkich, ale jest to cholernie trudne i trzeba rozwalić Ming, więc ogólnie powodzenia. Tak, jako Korea. Zaczynamy z królem 6-5-5 i synem za to bardzo kiepskim 2-1-1, którego można będzie uśmiercić. Ale potrzebujemy do tego mieć więcej prestiżu. Jako trybut normalnie ustawiamy sobie rywali. Mamy tu dość konkretnie określonych rywali. Mianowicie naszymi rywalami są Korczyn, z którym nawet nie graniczymy, i Yanzhou, z którym graniczymy całkowicie, bo tylko z nim graniczymy i z Mingiem, więc prawdopodobnie będziemy się kierowali tym, żeby jak najszybciej rozpierniczyć Yanzhou. Yanzhou jest... Znaczy one wszystkie... Nie wiem dlaczego on ma Kashul Belly. Tribal Conqueror of Ming. No, to są jakieś tribale konkretne. One też mają tam jakiś nowy system rozwoju, że można dojść do jakiejś specjalnej kawalerii, która jest tania i silna. Tylko że jak się ich szybko rozwali, to nie powinno być problemu. Protect our brothers in Hetuala. Gdzie jest Hetuala? Hetuala. A co, kultura ta sama? Nie. Religia? Owszem. Ale oni akceptują, bo to są tęgryści i mają podwójną religię. No ale mam w każdym razie powód, żeby się z nimi napierdzielać. Mógłbym to wziąć? Co jeszcze mogę wziąć? Podnieść relacje z Ming. Zacznijmy od podniesienia relacji z Ming. To po pierwsze. Po drugie, okej, mamy jakiś national decision do podjęcia na starcie. Co nam to da? Da nam to, stracimy dukaty i administrację, ale dostaniemy pół prestiżu rocznie. Zróbmy to. Pięknie. Kwestia kolejna. Tu jest nasz główny rynek spędu, więc tutaj wysyłamy naszego gościa do kolektowania. No i oczywiście drugi jest dobrze wysłany, bo przesyła trade power do tego głównego naszego punktu. Dlatego powinniśmy mieć jakieś statki handlowe, zaledwie 4, prawda, przez 4 niż nic. Proszę mnie tu protektować. To jest to. Jaki mamy force limit? 20. No to od razu będziemy szykowali armię. Fortów mamy 3 aż. No dobra. Trochę to pewnie kosztuje kasy. Teraz tak, ja preferuję ułożenie kombinacji na starcie połowę dokładnie kawalerii w stosunku do infantry. Przynajmniej na początku, więc możemy dobudować 5 jednostek. To będę potrzebował tak: 1, 2, 3, 4, 5. Ok, i myślę, że spokojnie z czwóreczki ruszymy. No i oczywiście, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem: będziemy budowali sobie Kashul Belly na naszych głównych rywali. Negatywny perk na starcie, który jakoś nas nijak nie boli, bo i tak nie mamy wasali. Chyba że to jest na nasze Liberty Desire, no whatever. Myślę, że za życia tego króla nie będziemy próbowali się uwolnić od Mingu. No właśnie, to jest to. Ming prosi nas o 4 dukaty. Tym razem, jeżeli się zgodzimy, trust z Mingiem wzrośnie o 1. Jeżeli się nie zgodzimy, spadnie o 15.
kolejna nowa mechanika to jest Age of Discovery i to jest to, o czym mówiłem, że jest bardziej związane z europejskimi krajami, bo łatwiej jest pozdobywać te rzeczy, bo przecież Koreę Ameryki nie odkryjesz. Zobaczymy. Zobaczymy też, w jaki sposób będę starał się rozgrywać tą gierkę. Na razie myślę, że będę się nastawiał na kolonizację oceanii. O dziwo, albo nie o dziwo. Będzie ciekawie w każdym razie. Jak tu utrzymanie wojsk? Jest, jakie gówniane prowincje. Czy wy podpisaliście sojusz? Ależ owszem, z moim drugim rywalem. Czyli kiepsko. Wy jesteście już w wojnie z Jeren. Okej. Okay. Kto wygra tą wojnę, będzie moim sojusznikiem. Co wy na to? O, wy też jesteście w wojnie z Jeren. Aha. Czy innymi słowy, będziemy... Ile wy macie wojska, to mnie jeszcze interesuje. Armis... O, teraz tu się pozmieniało. A, bo jestem podświetlony, kto ja jestem. Interesuje mnie alfabetycznie. Jeren, może nie. Pod J. Macie... 12 tysięcy wojska niecałe. A to drugie jest na K. Dziewięć. Innymi słowy, mógłbym spróbować, jak się trochę wykrztykają z manpowera. Ja też mam mało manpowera ze względu na... Jezu, te forty. Zlikwiduj mi ten fort. Po co on mi... Wyłącz mi ten fort, bo zaraz bankrutujemy. Ten zostawię, bo będzie przydatny. Na co tyle kasy idzie? Na armię logiczne, na flotę, na state'y i na forty. Przykre. Jesteśmy mocno bez pieniędzy na starcie. Dlatego trzeba będzie szybko to cholerstwo zaatakować i z nim wygrać. Już podpisanie z kimkolwiek sojuszu nic mi nie gwarantuje, nic mi nie daje. Oni są wasalem Oiratu? Mongolia? No proszę. Dobra, tak. I tak potrzebuję kaszy beli, potrzebuję też setki relation z Mingiem. O, base tax chcą mi dać. Jak w ogóle nasze estate'y wyglądają? 10%, 12%. Base tax albo base production. Sangyu. Jest to opanowane przez nobility. No cóż. Ming wypowiedział wojnę Korcin. Okej. Okay. Czyli w sumie robią robotę za mnie. Bo jeżeli Ming im wypowiedział wojnę, to lada moment Korcin nie dołączy się do wojny z Jianzhou. Nie wiem, czy Yanzhou, czy Jianzhou. Wiem tyle, że to jest... Jak ono ich niszczy. Dobry moment za chwilkę, żeby zaatakować. Znaczy za chwilkę. Po pierwsze tak. Na to dostaniemy misję, więc ja bym sobie... Jianzhou, nawet jest taka prowincja. Która będzie moja. Poczekał. Tak, oczywiście Ming daje ci administrację. Znaczy, dlaczego Minga zaatakował? Czemu on się ma martwić takim Korcin? Najprawdopodobniej Korcin nie zechciało być...
atrybutem Mingu, bo jak pamiętacie, Ming miał 10 trybutów na starcie, w tym momencie tych trybutów ma już 17. W tym Haixi doszło na pewno i tutaj wydaje mi się, że inne kraje też podłączały. Lanna na przykład, Xenvi, nie pamiętam czy było, ale wiem, że liczba tych trybutów na pewno będzie rosnąć. Co my tu mamy? Unrest. O, bardzo dobrze, mój król jest odporny na takie eventy. Jestem zadowolony. Mamy strasznie mało kasy. Czekam z tą wojną, nie wiem czy to dobry pomysł, ale i tak Ming tutaj będzie szaleć przez chwilę. Event. Okej, okay, dostaniemy gościa. Trade effectiveness, znaczy fajny gościu ogólnie. Z chęcią bym go wykorzystał. Ale i tak mi nie stać, mimo że on 50% taniej kosztuje. Proszę bardzo. Protect our brothers. Tak, bierzemy to. Powinniśmy mieć dwa claimy. Mamy dwa claimy. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zaatakować. Generał. O! Mam już pomysł, jak wykorzystać naszego syna. Może zdechnie. I to do tego jest całkiem nie najgorsze. Jest szybki i ma dwa szoku na starcie. To jest całkiem przyzwoicie. Będziemy walczyć o 13,8 developmentu. Będziemy walczyć o to, o co mamy misję. Confirm. I zaczynamy. Słuchajcie. Powinniśmy sobie poradzić przyzwoicie ze względu na to, że oni prawdopodobnie już nie mają całkowicie wojska. Korcin mnie nie interesuje, bo nie jest w tej wojnie. Jian Zhao ma 15 tysięcy wojska. Ale pewnie ma w Jerenie, bo próbuje coś uzyskać z tamtej wojny. A Ming chce ich tylko wykluczyć. Ming pozbywa się floty, bardzo dobrze, bo ja tutaj zapomniałem swojej wycofać. Moja flota... W ogóle to jest... Aha, dobra. Moja flota posiada statki bitewne, więc czemu by tego nie wykorzystać? Do blokowania ich fortów. Jeden merkantylizmu albo national unrest. Nie, ja chcę merkantylizm. Więcej pieniędzy. Oczywiście Ming chce dalej od nas. Tym razem administrację. Spróbujmy oblegać dwa forty jednocześnie. Jesteśmy dość blisko się... Oj. Nie, możemy tu przejść. Nie, stójcie. Zaczekajmy, aż oni się zalokują. Myślę, że spokojnie wygramy tą bitwę. Oj! O, spokojnie, niespokojnie. Dlaczego oni mnie tak wydymali? Tego to się nie spodziewałem. Przepraszam was bardzo. Dlaczego ja mam crossing, a nie oni? Aha, bo teraz jest ta mechanika, że jeżeli się oblega fort, to ma się crossing w miejscu, w którym oni przybywają, czy nawet jak prowincja się oblega. No, kiepsko, powiem tyle. Oznacza to, że ta wojna w tym momencie, przegrywamy ją. Co Ming zyskało z tej wojny z Korcin? Kompletnie nic. Ale my też na razie nic nie zyskujemy z... wojny z tymi Gauganami. I wydaje mi się, że to może być dość trudne, bo właśnie wyczerpała mi się liczba manpowera, wziąłem pożyczkę i wszystko zbliża się do tego, że zaczniemy tą serię od nowa. Nie. Ja to jeszcze ogram. Trzeba przejąć po prostu i fort. Ming chce ze mną Royal Marriage. Brzmi jak dobry plan. Fajnie by było, jakbyś mnie wspomógł, Ming. Golemie. Czy oni są dalej w wojnie? Na szczęście są dalej w innej wojnie jeszcze. Nie są z Mingiem, ale... O, jest duża szansa, że to wygram. Nie, już szansa jest mniejsza.
Prestige Stability poproszę. Nie, biorę to na klatę. Wybitnie niefortunnie jestem ustawiony. A w życiu w ogóle nie zaczynałem tak w życiu. Może kiedyś się zdarzyło, ale na pewno w ostatnim czasie nigdy nie zaczynałem w ten sposób jakimkolwiek krajem. Też nieświadomość tego, że tu jest tak mocny crossing, że minus 2 się dostaje i jeszcze ja dostaję w pip od nich. Spróbujmy jednak... ja teraz wojska nie mam. Wziąłem pożyczkę, to powiedzmy, że spróbujemy pójść na całość. 30 aż kosztują. Dobra, jolo. Oni skończą tamtą wojnę i przyjdą mi wpierdzielić za chwilę. A ja nie mam manpowera. Teraz jest trochę nadziei, bo się... Dobra, przejęłem ich stolicę, to jest bardzo istotne. Dałem radę, bo wydaje mi się, że tutaj nie był taki crossing, albo byli zbyt zajęci walką po drugiej stronie kraju. Co oni chcą mi dać? Chcą mi dać dwie prowincje. Bo dostałem 40% aż za to. Co? Nie. A czy oni teraz skończą tamtą wojnę i to się kiepsko skończy dla mnie? Jak ja bym chciał od was ciut więcej, mogę wziąć od was jeszcze stolicę. Aha, i tak jest w cholerę aggressive expansion za te trzy prowincje, więc wydaje mi się, że... Dwie? Dwie. I war rapy poproszę. I w annual treaties? Nie, już nie wejdzie. Coś jeszcze? Wygrałem tą wojnę. Liczy się. Była rozegrana naprawdę miernie, ale to przejęcie stolicy jednak mi pomogło. Ha, dwie prowincje, zawsze coś. Tak, musimy się zdecydowanie zregenerować. Jeszcze jest kwestia, że będą buntownicy. Na szczęście nie będzie ich za dużo, bo to tylko dwie prowincje. I wykonaliśmy misję. Nie mogę teraz. Manpower recovery rival of our rival. Jeren. Podbijmy sobie z Jeren. Ciekawe, czy jeszcze będzie istniał do tego czasu. W tym momencie stracił dwie prowincje i zaraz straci jeszcze więcej. Dobra. Na pewno tak. Ten fort jest mi niepotrzebny, bo mam fort tutaj. Ten fort jest do wyłączenia. Ten też jest do wyłączenia. Na razie szkoda kasy. Do spłacenia jest to. Jesteśmy na plus z pieniędzmi. Moment, czy tu się utrzyma armia? 13, 15, 14, tutaj 27. O Boże, Ming Opinion, albo spadnie mi opinia z Ming. Proszę bardzo, bierzcie moje pieniądze. Shut up and take my money. No i strasznie dużo przy okazji mogę na was zrobić claimów. Bo aż dwa. Aż trzy. Trochę mi się ten... Nie złapaliście mojego szpiega. Z tego powodu jestem zadowolony. Tutaj wysyłamy fabryk claim. Znaczy, tak, tu musimy fabrykować claimy. Ty wracaj do stolicy.
nasze kupieckie statki protektują dalej trade'a. Co to nam dało? Dało nam to pewną szansę. Mogło być gorzej, mogło być lepiej. Straciłem strasznie dużo manpowera na tym. Cały praktycznie. Current Heir will die. I dostanę świątynię. Albo dostanę gościa, który jest dobry, ale z weak claimem. Nie, to ja poproszę o świątynię. A myślę, że do tego czasu ten ma 51 lat. No ale liczę, że ktoś mi się urodzi. Mogę kolejnego ewentualnie wziąć rywala. Oczywiście renesans w Europie wybuchł, co do wybuchu renesansu, jeżeli chodzi o te okolice, to w ogóle nie ma mowy. Dlatego powoli będzie nam narastało penalty tak zwane. Dlatego opłaca się wziąć w tym momencie technologię, bo z każdym rokiem będzie ona droższa. Gdzie mi powstała ta świątynia swoją drogą? Nie spojrzałem. Halo, świątynia. Nie widzę, żebym miał jakąś świątynię. Nieważne, ważne, że zarabiamy teraz pieniądze. Base tax. Hansong. Hansong, to jest dość istotne w tym momencie. Gdzie jest ta prowincja? Powiem wam, że kompletnie nie znam prowincji. To jest moja stolica. Base taxy poproszę. Kompletnie nie znam prowincji w Korei, bo nigdy tutaj nie grałem w tym obszarze. Jest to... Znaczy to też widać po moim ataku na ten kraj. Nie spodziewałem się, że mogą tak mnie rozpierniczyć. Powinienem sprawdzić ten crossing, ale nie spodziewałem się, że takie penalty będzie na mnie działać drastyczne. Ile my kasy zarabiamy? Sporo. A co jeżeli byśmy zatrudnili jakiegoś advisora? Morale armii, proszę bardzo. Technologicznie jesteśmy do przodu w tym momencie, to bardzo dobrze. Haxi, ze względu na fakt, że tak sobie dobrze poradziło z Jarenem, który przegrał znowu wojnę z Dżenzał, ale nic nie stracił. Ma tylko tonę buntów. Nie wiem, może ci buntownicy po prostu rozwalili Dżenzał i Dżenzał się poddało. Tak czy inaczej, Fabric Claim na ich stolicę. Jak teraz musimy patrzeć na ilość armii posiadanej przez Haixi. Haixi 4000, ale mają sporo manpowera i jestem w tym momencie kompletnie bez manpowera. Ale oni nie mają armii. Mają sojuszników? Czekajcie, zgubiłem ich. Mają. Oj, rad. To podziękuję na razie. No, i teraz wykonujemy najważniejsze działanie w Europa Universalis. Czekamy. Czekamy na odpowiedni moment. Wydaje mi się, że możemy dobudować trochę kolejnym naszym kłopotem będzie fakt, że wybuchnie nam zaraz bunt. Na szczęście tylko albo aż 12 tysięcy. Mógłbym się go pozbyć, teoretycznie podbijając to. Dlaczego to nie może być dodane do Chrea, wszystko inne może? Nie mam pojęcia. Podbijając autonomię, ale wydaje mi się, że szkoda mi tej autonomii, szkoda mi pieniędzy, które z tego płyną. Mógłbym też wynająć najemników, żeby trochę łatwiej sobie z tym poradzić, ale oni są drodzy. Szkoda mi pieniędzy.
Dobra, trzeba i tak wydać admin pointy na generała. Trzeba się tam ustawić. O Jezu, choroba. Oni wybuchną tutaj raczej. Moje statki. Co wy na to, żeby wam dobudować trzy kupieckie dla pieniądzów, żebyście więcej wyciągali z Protectu? Ok, misja wykonana. Conquer Hankun, Protect a Brother in Yehe. Myślę, że to będzie nasza następna misja. Przez co tworzenie Spy Network jest już niepotrzebne. Autonomia. Nie, nie chcę tego. Niech wzrośnie local unrest, niech oni się wypierniczą. Ale nie wzrosła liczba ludzi, którzy by chcieli się ze mną bić? Nie, no to i tak się po prostu wywalą i tak. Zapytacie, dlaczego nie atakuje Japonii? Szczerze, bałbym się. Bo teraz jest jeszcze inna mechanika. Nie ma kraju jako Japonia, tylko jest Ashikawa, która jest jest głównym szogunem, a wszystkie inne kraje to są jej daimyo. Jakbym chciał zaatakować kogokolwiek, to rzuca się na mnie Ashikawa, która ma pod sobą wszystkich, więc rzuca się na mnie i tak cała Japonia. Poczekam, aż się trochę pozjednaczają, trochę się wybiją. Może wtedy będzie łatwiej. A może trudniej, nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzu, jeżeli ktoś się tym interesuje. Na ten moment oni są strasznie łatwi chyba do zabicia. Mają 4000 wojska, ale mają sojusz z Oiratem, zapomniałem. Więc misję też głupią wziąłem, bo powinienem na tych, bo tych będzie łatwiej atakować, jak tam się trust skończy. Trus, a nie trust. Nobilitki chcą ode mnie ziemi. Jakaś taka. Tu jest fort, możecie wziąć to. Proszę. Czy ten bunt może się wywalić w końcu? Zmienimy misję, to na pewno w najbliższym roku nie zaatakujemy tych gości. Pieniądze napływają. Ja tylko czekam na wybuch buntu. Oczywiście zgadzamy się, żeby się Ming nie wkurzył. Okej. Okay. Niepotrzebnie zmieniłem misję. Ming zaatakował Oirat. Znaczy, to by było dobre dla mnie, żeby zaatakować tych, którzy właśnie przestali istnieć, czyli Haixi. Tutaj jest wojsko Haixi, które chyba nie będzie chciało przekraczać, mam nadzieję, moich granic. Nie, nie będzie. Najważniejsze co? Odgroziłem Ming od mojego pożywienia teoretycznego, które aktualnie nie ma sojuszy. A co mnie... Czego się boję, że Korczyn urosło w siłę? Bo wciągnęło całych ich na raz. No właśnie, jak wygląda wasza Aggressive Expansion z czystej ciekawości? Wkurzyłeś wszystkie plemiona, znaczy wkurzyłeś plemię jedne, moje pożywienie, a mnie jakoś tak bardzo nie wkurzyłeś. To jest dziwne, ale trudno. Przepraszam, czy ten bunt może łaskawie się wypierniczyć wreszcie? Moment, bo to jeszcze Korczyn miałem sprawdzić. 5000 wojska, 11000 manpowera. Force limit 6. A nie ci. 5000 wojska, 0 manpowera. Dobra, wiecie co, ja was chyba zaatakuję. Tylko mi się ten bunt wreszcie wywali.
No lepszej sytuacji może nie być. Albo na Girin, albo na Hakun. Na Girin, bo będę ich atakował. Tylko niech mi się łaskawie wali ten bunt. No, ci ich zaatakowali. Szło się tego spodziewać. Korcin nie będzie miał sojuszników przez pewien czas, więc się jeszcze bardziej zagłębi. Może tamci wybiją bunty. Jest, nareszcie. Pozbyliśmy się buntu tych gości i nie ma co na co czekać, tylko lecimy. Które jechę? O Girin walczymy. Ha! Co prawda jesteśmy bez manpowera, ale oni są jeszcze bardziej bez manpowera niż my, bo mają mniej wojska. Girin, Jehe. Jak tam stoimy z czasem? 35 minut. Założyłem sobie, że będę nagrywał po pół godziny, więc już trochę przesadziłem. Jijin. To jest to. To jest niczyje. Base tax 10. Dziękuję. Dlatego sobie tutaj zakończymy. Jesteśmy w wojnie z Korcin. Posiadamy dwie dodatkowe prowincje od Jianzhou. I będziemy kontynuowali naszą kampanię Koreą. Na razie bez następcy nasz Doji rządzi, najlepszy król ze wszystkich królów, bo taki oto on jest. Technologicznie jesteśmy w stanie być na wysokim poziomie dzięki niemu. Ale niech nam żyje jak najdłużej. Tymczasem stoimy w stolicy Korcin i tutaj zakończę nasz odcinek. Save game. I piszcie, czy chcecie więcej odcinków z tego, bardziej poznać tą nową mechanikę w Europce. A póki co to ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć.